O, jaki sympatyczny pan. Kto to? To ja już może pójdę. Paweł! Paweł, wstawaj! Zesrałeś się. Co? Kto z nas nie chciałby być bogaty i znaleźć się wśród najzamożniejszych osób w Polsce? Aby w tym roku znaleźć się wśród 100 najbogatszych Polaków, należało zgromadzić majątek w wysokości co najmniej 495 milionów złotych. Razem z Masnym powiemy wam, kto w tym roku znalazł się na czele tego rankingu, ile ma pieniędzy i na czym zarabia. Na miejscu 10. Na 10. miejscu z majątkiem w wysokości 3 miliardów 137 milionów złotych znaleźli się Bogdan i Elżbieta Kaczmarek. Małżeństwo wraz z członkami rodziny zbudowało dużą grupę kapitałową, w skład której wchodzą fabryki mebli, a ich największym odbiorcą jest IKEA. Ponadto Bogdan Kaczmarek posiada 50% udziałów w firmie Big Star. Miejsce 9. w tym roku należy do ojca i syna Zbigniewa i Mateusza Juroszków. Ich majątek szacuje się na 3 miliardy 481 milionów złotych. Zbigniew Juroszek stoi na czele grupy Atal, specjalizującej się w budownictwie. Mateusz zarządza natomiast firmą bukmacherską STS, która jest obecnie największym aktywem ich biznesu. A miejsce 8 w tym roku zajmuje? Paweł Marchewka. Jego majątek wyceniany jest na 3 miliardy 527 milionów złotych. Paweł Marchewka zaczynał od handlu grami komputerowymi. Przełomem dla firmy było stworzenie wysokobudżetowych gier Dead Island i Dying Light. Od momentu premiery w 2015 roku w Dying Light zagrało prawie 15 milionów graczy. Miejsce 7. Dariusz Miłek. Jego majątek to około 3 miliardy 883 miliony złotych. Miłek jest twórcą potęgi sieci obuwniczej CCC. Zaczynał jednak od stoiska na bazarze. O tym, że najlepiej zarabia się na butach, dowiedział się od handlarza obok. Wkrótce miał już kilka stoisk i zaczął się zaopatrywać bezpośrednio w zakładach produkcyjnych. W 2015 roku Miłek zainwestował w internetową platformę sprzedaży butów eobuwie.pl, która jest teraz najszybciej rosnącą częścią jego biznesu. Inwestuje też w galerie handlowe. Na miejscu 6 z majątkiem 5 miliardów 95 milionów złotych znalazł się założyciel sieci sklepów Dino, Tomasz Biernacki. Biernacki to jeden z najszybciej bogacących się przedsiębiorców ostatnich lat. Oprócz tego, że mieszka w Krotoszynie, gdzie w 99 otworzył pierwszy sklep Dino, wiadomo o nim niewiele, bo unika mediów. Miejsce 5 należy do Jerzego Staraka, którego majątek szacuje się na 6 miliardów złotych. Podstawą jego dzisiejszej fortuny stało się wygranie przetargu prywatyzacyjnego na Polfę Starogard Gdański, którą później przemianował na Polfarmę. Na miejscu 3 ex aequo znaleźli się Sebastian i Dominika Kulczyk. Szacuje się, że każde z nich posiada majątek w wysokości 6 miliardów 818 milionów. Przez pierwsze 3 lata po śmierci ich ojca to oni zajmowali pierwsze miejsce na liście najbogatszych Polaków. W zeszłym roku ich drogi biznesowe rozeszły się, a majątek, jaki otrzymali w spadku, podzielili na pół. Dominika dostała głównie gotówkę. A Sebastianowi przypadła większa część inwestycji kapitałowych. Największym aktywem biznesowym Sebastiana jest pakiet kontrolny w firmie Ciech. Kluczowe są także udziały w Autostradach Wielkopolskich. Poza tym ojciec zostawił mu cały portfel akcji spółek wydobywczych szukających paliw i surowców na całym świecie. Dominika poza środkami finansowymi otrzymała między innymi akcje giełdowej Polenergii, której działalność jest skoncentrowana na rynku odnawialnych źródeł energii. Miejsce 2 należy do Zygmunta Solorza. Jego majątek wyceniany jest na 10 miliardów 10 milionów złotych. Twórca telewizji Polsat zaczynał od sprowadzania Wartburgów z Niemiec. Gdy już dorobił się większych pieniędzy, inwestował w różnorodne branże, m.in. w sektor energetyczny, finansowy i telekomunikacyjny. Obecnie największe zyski czerpie z sieci komórkowej Plus oraz platformy satelitarnej Cyfrowy Polsat. Zwycięzcą tegorocznego rankingu, czyli najbogatszym Polakiem, jest Michał Sołowow. Jego majątek to 13 miliardów 331 milionów złotych. Sołowow pierwszy biznes otworzył w liceum. Prowadził sklepik z bułkami, pączkami i oranżadą.
Pierwsze prawdziwe pieniądze zarabiał myjąc szyby w samochodach na stacjach benzynowych i pomagając w warsztatach samochodowych. Obecnie jest największym polskim przemysłowcem i inwestorem prywatnym za granicą. W skład jego grupy kapitałowej wchodzą firmy działające na rynku chemicznym, podłóg drewnianych czy ceramiki. Biznesmen jest silnie obecny również na rynku nowych technologii. Poza biznesem, wielką pasją Michała Sołowowa są rajdy samochodowe. Trzykrotnie zdobywał tytuł wicemistrza Europy. Znalezienie się wśród 100 najbogatszych Polaków nie jest dane raz na zawsze. Znane są przykłady, kiedy biznesmeni z czołowych miejsc rankingu w następnym roku nawet do niego nie wchodzą. A także przypadki, gdy w ciągu roku ktoś z nieznanego biznesmena stawał się jednym z najbogatszych Polaków. Napisz w komentarzu, w co ty zainwestowałbyś, gdybyś miał na koncie 10 milionów złotych. A ja was zapraszam, kliknijcie i sprawdźcie odcinek na własnym kanale o pieniądzach i o naszym polskim, specyficznym podejściu do nich.